Cześć wszystkim z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Taumaturge. I tak, jesteśmy sobie w naszym domostwie i sobie byśmy chcieli pogadać z Ligią, tylko ja widzę, że mamy tutaj więcej ludzi. Co my mamy tutaj dzisiaj, wykład w domostwie, czy ki cholernik? Pogadajmy z Ligią wobec tego. Witam. Witam. Pańska siostra zgodziła się, aby tym razem to wasz dom był miejscem spotkania Uniwersytetu Latającego. Zostanie pan na wykładzie? Nie spodziewałbym się, że zobaczę w tym domu takie tłumy. To prawda. Miła odmiana. Co to za wykład? Kolejny z cyklu o ekonomicznej stronie kwestii kobiecej. Mógłbyś posłuchać. Kim są studenci takiej nielegalnej uczelni? Moim zdaniem przyszłością. Teraz zgłaszają się do nas również panowie, chociaż inicjatywa powstała z myślą o edukacji kobiet. Ligia jest jedną z naszych bezcennych prelegentek. No, Samuelu, proszę cię. Może zechce się pan sam przekonać, czym się tu zajmujemy. Nie zechciałby pan dzisiaj poprowadzić wykładu? Ja? Wykład? O czym? Może przybliżyłby nam pan temat, który zna najlepiej, a który dla całej reszty świata wciąż pozostaje terra incognita. Chodzi o taumaturgię? Wiem, że wśród studentów są osoby, które sprzedałyby duszę, aby móc pana posłuchać. To co, podjąłby pan to wyzwanie? Mówienie o sobie to dla niego żadne wyzwanie, prawda? Nie jestem pewien. Jestem raczej praktykiem. Proszę to przemyśleć. W oficjalnych placówkach temat taumaturgii jest raczej omijany. Wolimy stać w cieniu. Od kiedy nie tak znowu dawno temu palono nas na stosach. Jeśli nie chce, to myślę, że nie warto go namawiać. Odnośnie w... Czyżby zmienił pan... Teraz zgodzimy się. Zgoda. Zrobię to. Może, żeby coś komuś udowodnić, ale zrobię to. Cóż, tak czy inaczej, będę bardzo zobowiązany. Możemy zacząć? Potrzebuję jeszcze chwili. Muszę się trochę przygotować. Czego panu trzeba? Warto, abym wsparł się czymś, żeby lepiej zobrazować teorię przykładami. Sprawdzę, czy w gabinecie są jakieś kurioza, których mógłbym użyć. Zobaczysz. Mój brat nie zawiedzie. Zobaczymy. Czekamy z niecierpliwością. Ja jestem na przykład ciekawa, jak poprowadzi nasz Wiktor wywiad. Jeśli przyjdzie przybrany, wykład. Ktoś może zacząć coś podejrzewać. Tak myślałem. Czyli co? Poszukajmy teraz jakichś rzeczy, o których mógłbym opowiedzieć studentom. No dobra, wobec tego idziemy chyba do ojca, co nie? W sensie do gabinetu ojca, przepraszam bardzo, oczywiście, że tak. O, dzień dobry, a pani tutaj czego? Och, panie Wiktorze, ja przepraszam, nie mogłam tu nie zajrzeć. Jestem zachwycona całym domem. Niespodziewany gość, wścibska Cecylia szperała w gabinecie papy. Prosiłbym uprzejmie o prędkie opuszczenie tego pomieszczenia. Dziękuję. Oczywiście, pójdę już. Nie chciałam nic złego. Nie ufam babie, bo jest zbyt ciekawska. Ponadto jednak nas, że tak powiem, ustawiła w sytuacji niedogodnej zbytnio dla nas.
Ponadto, wiecie, no jednak to jest troszeczkę, no brak szacunku dla swojego gospodarza, żeby szperać tak w innym pomieszczeniu, trochę, no właśnie, bez przesady. Grzebień Stanisława, myśli taumaturga zebrane w niepozornym przedmiecie codziennego użytku, ohyda. Jeszcze włos został, strzepnąć go czy nie strzepnąć? Wystudiowane ruchy przeczesują żednącą czuprynę. Myśli ojca płyną niekontrolowanym strumieniem. Wahał się między intencjami. Ukarać syna, wejść w układ, odesłać go, jak go ocalić. O, jak go ocalić? No ta, no jednak to jest ojciec, prawda? Kocha swoje dzieci. Naturalne. Stara książka antytaumaturgiczna. O sposobie, w jaki czarownicy lud napastują, wiarę chrześcijańską leżąc oraz o środkach, jakie się przedsięwziąć należy. Wiele sposobów jest, którymi zły duch ludzi niewinnych na pokuszenie wodzi, z którego odstępstwo czarownicze mnoży się. Dlatego prostych ludzi pouczać należy, aby w pomocy w troskach swoich w klasztorach i kościołach szukali nie upomiotu diabelskiego, jak to się od tego czasu kuzel żywości wiary chrześcijańskiej, a ku rozmnożeniu czarowników działo. I to ci jest to Teofilius pisze, albowiem wszelka zwierzchność od Boga jest, której dany jest miecz na karanie złych, a obronę dobrych. A iż teraz to w uważaniu mamy, że wszelkimi sposobami panowanie szatana nad ludem zakończyć należy, taumaturgów zalecamy na stosach wiązać i palić. W Rawennie wszystkich czarowników w ten sposób się pozbyto, co zakończyło wszelkie mieszkańców frasunki. Mężczyźni z prawą małżeńską odpracować na powrót poczęli, a nieszczęśnicy zamienieni w bestie postać swą odzyskali. Okej. Stara książka antytaumaturgiczna, pasz kwil na taumaturgów w tradycji ciemnego średniowiecza, mokry sen inkwizytorów. Ojciec długo szukał tej książki i dopiero matka przez swoje kontakty mu ją sprowadziła. Po książce pełga szczerość. To pewnie z czasów, kiedy jeszcze ze sobą rozmawiali. Ślad pewny matka. Okej. Okay. Zobaczmy, co jest tutaj na dole. Tak jest. Maska Velesa. Veles zupełnie niepodobny. Może autor tylko ilustrował opis kogoś, kto widział Salutora. Wciąż tli się na niej figlarna uciecha Ligi, kiedy wyskoczyła w niej na mnie i przestraszyła niemal na śmierć. Ojeju! Rekwizyt. W przestrzeni ojca znalazłem kilka przedmiotów, które spokojnie mogę wykorzystać do wykładu. O każdym można rozprawiać godzinami. Dokonałem słusznego wyboru. Dobra, fajnie. Maska Velesa. Oczywiście, Ligia, nasza droga siostra. O, co? Na progu coś? Framuga pokoju Ligi. Kreski wyryte w drewnie znaczyły nasz wzrost. Na framudze przypełnionej rodzinnymi wspomnieniami czuć czyjeś chwilowe wahanie przed wejściem. Ktoś się opierał dłuższą chwilę o framugę, ale ostatecznie zrezygnował. Coś innego musiało go zainteresować. Oż ty w mordę! Mój pokój! Owy dziady wy! Kto mi tutaj w pokoju myszkował? Halo? No? Konik na biegunach. Wierny towarzysz moich dziecięcych zabaw. Kogoś wyraźnie zafrapował widok konika w pokoju dorosłego mężczyzny. Ktośia spłoszył nagły hałas z pokoju obok. Ślad znajomy fałszywa osoba. O, co się dzieje? Właśnie to coś znajdę? Nie. Okej, okay, trochę mnie to martwi, muszę przyznać. Trochę bardzo nawet. To zejdźmy wobec tego. Rozpocznij wykład. Poczekaj chwilę, Ligio. Ja akurat muszę sobie pobadać domostwo nasze, bo się martwię i to skrajnie. Student, Grażyna. O czym gadacie? Jestem tak ciekawa. Szedł przez całe miasto. Z tym kakao. O, oto i on. Słyszałem, że rozrabiał pan za młodu. Obawiam się, że lista moich występków może być zbyt długa. Grażynko, czy powinienem się martwić? Ależ skąd? Nie, my tu tylko o psotach z dzieciństwa i kakaowym incydencie. Tak, tego się nie wyprę. Czy poza kakao i taumaturgią zajmuje pana coś jeszcze? Podróże? Karty? Podróże, owszem. Zawsze i w każdej ilości. Do kakao panicz się teraz nie przyzna, ale ja wiem swoje. Jednak to, co nieskończenie przyprawia mnie o zawrót głowy, to wścibscy ludzie. No coś takiego. W takim razie nie zatrzymuję pana dłużej. Do zobaczenia, panie Szulski.
Nie ma to jak subtelnie komuś utrzeć nosa, nie? Weszłabym jeszcze do piwnicy, szczerze przyznam. Bo ktoś tutaj ewidentnie myszkuje. I tak się zastanawiam, czy właśnie lepiej by było przeszukać dom. Bo faktycznie, no, martwi mnie to. Trochę bardzo. Kogo my tu mamy? Student. A teraz jeszcze to miejsce. Kiedyś to wystawimy tylko nogę za próg i nas zamkną. I wszyscy wiemy, przez kogo nas zamkną. Dzień dobry. Nowy student. Rzeczywiście jestem dzisiejszym prelegentem. Wiktor Szulski. Będzie nas pan uczył czarować. Nie chciałbym uprzedzać faktów. Jestem zaintrygowana. O kim tak żywo państwo dyskutowaliście? O Polinie Mikołajewnej? Owszem. To najpewniej przez naszą małą Rosjaneczkę mamy teraz takie kłopoty. Nie wiem, dlaczego Dickstein tego nie widzi. Dla mnie to jasne, że to ona donosi. Macie czym podeprzeć takie oskarżenia? Przecież to oczywiste. Przecież to Rosjanka! Nie no, oczywiście, że tak. Dlaczego nie podejrzewacie swojego aresztowanego kolegi? Jego ojciec bił się w powstaniu. I? On by nie sypnął. Miejsce urodzenia to trochę mało, żeby stwierdzić, czy ktoś jest zdrajcą i kapusiem, nieprawdaż? A pan ze swoimi zdolnościami chyba już powinien wszystko wiedzieć, nieprawdaż? Wszystko w swoim czasie. Miłego wykładu. Połamania nóg. Tie. Czy coś jeszcze ja tutaj znajdę? Nie mam zielonego pojęcia. Mamy Polinę. Dzień dobry. Pan Szulski. Jedna przyjazna twarz w tłumie. Pan dzisiaj prowadzi dla nas wykład, prawda? Zaiste. Wygląda panienka na strapioną. Wszystko w porządku? Poza tym, że jestem wytykana palcami i obmawiana? Tak, w porządku, powiedzmy. Dobra, co my tu mamy? Ośmielę się zauważyć, że wygląda panienka na strapioną. Czy taumaturgowie czytają w myślach? Myślę, że wszystko wyjaśni się właśnie na wykładzie. Tak, cóż, czekam. Proszę mi wybaczyć, oddalę się już. Mam nadzieję, że spodoba się pani dzisiejszy wykład. Uvidim się. Nie mogę już znowu porozmawiać? A to szkoda. O! Kieliszek po koniaku. Likia częstuje gości wykwintnym koniakiem. Słowa dworny smak burszujstwa wiszą wciąż na krawędzi kieliszka. Ktoś sączył trunek, patrzył na tłumek i myślał pogardliwie o zebranych. Pysznił się swoim sprytem. Podejrzane towarzystwo. Wiele wskazuje na to, że wśród studentów Uniwersytetu Latającego ukrywa się ktoś nieprzychylny lub zbierający informacje. Ja i Liga też wpadliśmy w krąg zainteresowań fałszywca. Okej, okay, dobrze jest jednak to wiedzieć. Dobra, wobec tego. Porozmawiajmy. Liga? Wiktor? Odnośnie wykładu. Możemy zaczynać? Zaiste. Myślę, że możemy zaczynać. Jestem pewny, że to będzie wyjątkowe spotkanie. Drogie studentki i studenci, dzisiaj mamy niesłychaną okazję poszerzyć spektrum wiedzy nie tylko akademickiej, ale również wiedzy, która poza to spektrum wykracza. Nasz dzisiejszy gospodarz zdradzi nam tajniki swojej mocy z pogranicza nauki i magii. Wiktor Szulski. Bardzo proszę. Czy na wstępie mają państwo do mnie jakieś pytania? Co to za przedmioty? Do czego służą? Chyba wszyscy wiemy, do czego służy grzebień. Myślę, że warto zacząć od państwa wyobrażenia o taumaturgii. Mamy tu trzy pozornie zwyczajne przedmioty. Jednak każdy kryje więcej, niż można by przypuszczać. Ta maska została wykonana ponad 1000 lat temu. Mój ojciec przywiózł ją z Afryki w 89.
Da się jednak zauważyć, że bóstwo, które przedstawia, ma wiele podobieństw do słowiańskiego salutora, Velesa. Czy to znaczy, że ludzie mogą widzieć salutory? Podobno osoby niezwykle wrażliwe, uduchowione albo, cóż, pod wpływem, mogą doświadczyć obecności salutora, o ile ten jest w pobliżu. No, to po wykładzie. Idziemy do londyńskiego wywoływać demony. Skąd biorą się salutory? Nikt tego nie wie. Na to pytanie nie znaleziono jeszcze odpowiedzi. Bardzo wygodne. Wiemy, że te istoty były z nami od zawsze. Podobnie jak ludzie obdarzeni mocą. Współistniejemy, ale nie wiemy, na jakich zasadach. Przejdźmy do kolejnych przedmiotów. Na grzebieniu mojego ojca, oprócz łupieżu... Obrzydliwe! Widnieje też wspomnienie, które z łatwością mogę odczytać. To konkretne dotyczy frustracji ojca z powodu postępującego łysienia. A czy mamy wpływ na to, co dokładnie zostanie na przedmiocie? Ale, drodzy państwo, nie uprzedzajmy faktów. Będzie o tym więcej za chwilę. A czy w takim razie rozmawia pan ze zmarłymi? Nie, nikt nie może rozmawiać ze zmarłymi. Jeśli tak mówi, to chce od was wyciągnąć pieniądze. Kontakt z salutorami mi wystarcza. Przejdźmy dalej. Przypominam, że czas... Czy możemy liczyć na pokaz praktyki? A co ty taki, kurka wodna, jesteś zapalony? Ta książka pochodzi z 1666 roku. Celem jej wydania było wywołanie strachu przed taumaturgami. W wiekach średnich, takich jak ja, palono na stosie i skazywano za herezję. Sądząc po nowym generał-gubernatorze, szykuje się powtórka. To, co Skałon mówi, zaczyna być przerażające. Oj, a w sumie... Strach nigdy w niczym nie pomaga. Jeśli dojdzie do najgorszego, trzeba będzie się temu przeciwstawić. Akurat... Nie może pan zmusić kogoś mocą do zmiany swojego zdania, myślenia? Z pomocą salutorów mogę naginać ludzi do swojej woli, ale efekt nigdy nie jest długotrwały i nie każdy z tych ludzi ma potencjał. Wystarczy teorii. Przejdźmy teraz do praktyki. Wymagające profesoromów ze studentami wszystkie przygotowane rekwizyty. Eksperymencie? Z przyjemnością. Czy może mi pani dać jakąś jedną monetę? Obiecuję, że oddam. Doskonale. Skupmy się zatem na pani, pani Cecylio. Proszę, śmiało. Moneta Cecylii, ruski bilon, symbol opresji zaborcy. Nawet w tym kawałku metalu o znikomej wartości czuć wyraźnie ekscytację z powodu tego, że to właśnie Cecylię wybrałem do mojego eksperymentu. Zza okna z pobliskiej cerkwi słychać nabożeństwo. Palce uporczywie obracają monetę, a myśli błądzą pytająco. Czy taumaturgia jest miła Bogu? Wielbicielka numer 1. Moje wątpliwości co do intencji i potencjalnych uczuć panienki zostały brutalnie zweryfikowane. Cecylię interesuje wiedza taumaturgiczna, nie taumaturcy. I nieistotne, jak bardzo są przystojni i dowcipni. Wcześniej obracała pani tę małą monetę w dłoni, przysłuchując się cerkiewnemu nabożeństwu i intensywnie rozmyślając o tym, co Bóg może sądzić o taumaturgii. Zgadza się. Jakie jest pana zdanie na ten temat? Nie jestem specjalistą od Boga, ale jeśli to prawda, że uczynił nas wszystkich na swoje podobieństwo, to grom z nieba mi nie grozi. Dziękuję panu. Jeszcze jedno. Obiecał pan wyjaśnić nam coś w części praktycznej. To chyba teraz, prawda? To, co właśnie zaprezentowałem, to zdolność taumaturgów do percepcji. Czyli czytania tego, co ukryte. Aby jednak percepcja miała zastosowanie, najpierw coś musi zostać zapisane w przedmiocie. No właśnie.
A jeśli ktoś nie miałby mocy, ale skupiłby się na samym przekazie, to wtedy zawrze to, co chce? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby próbować, prawda? Fascynujące. Dziękujemy panu. To była niezwykle oświecająca lekcja. Jednocześnie jest mi okropnie przykro, ale czas już kończyć. Akurat właśnie teraz? Muszę pamiętać o bezpieczeństwie nie tylko studentów, ale i naszych gospodarzy. Wracajcie bezpiecznie i zapomnijcie, że tu byliście. Zamienimy jeszcze słowo, panie Szulski? Bardzo proszę. Dziękuję i gratuluję wspaniałego wykładu. Cała przyjemność po mojej stronie. Chociaż radość psuje jeden fakt, którym się muszę z panem podzielić. Mam się niepokoić? Obawiam się, że tak. Ktoś w wesołym tłumie studentów i studentek ma złe intencje. Mówiąc wprost, ktoś tu chce pana zdradzić. Wie pan już, kto to? Niestety, jeszcze nie. Więc sugeruję, żeby był pan bardzo ostrożny. Dziękuję. Nie narażam was dłużej. Mam nadzieję, że do następnego spotkania. Na pewno. Dobrej nocy, Samuelu. Uważaj na siebie. Zajmę się teraz swoimi sprawami, jeśli pozwolisz. Pójdę posprzątać. Nie chcę jednak dokuczać Lilii. I tyle. To jest złośliwe, a ja nie chcę być złośliwa. Dobra, wobec tego kończysz zadanie historii jednego wykładu. Porozmawiaj z Rasputinem w tym momencie, tak? Zostały jakieś ślady w domostwie, czy nie? Chyba niespecjalnie. Tak, Lidia gdzieś wybyła, najwyraźniej. Nie wiadomo dokąd. Zniknęła sobie, bo czemu by nie? Ale ja bym jeszcze poszła na piętro. O, tak na przykład. Jebelski Gambit. Czy ja tutaj coś znajdę faktycznie? Chyba jednak nie. Dobra, wobec tego to chyba mamy tylko właśnie to zadanie dostępne. Wobec tego się przejdziemy do Rasputina. W takim razie... Okej. Okay. I wychodzimy w takim razie na Plac Zielony i pędzimy do dorożki. Od co? Wydaje mi się, że ja już wszystkie zadania poboczne tak naprawdę zrobiłam, z uwagi na to, że wszystkie szkice mamy uzupełnione, więc nie będę już aż tak intensywnie jakoś szukać rzeczy do zrobienia. I tyle, więc idziemy tylko wykonywać zadania. Główny na chwilę obecną. Dobra, do Rasputina wobec tego... A tu jest ten cały przycmentarny handlarz. Czy mnie prowadzi? Właśnie, prowadzi mnie tutaj na cmentarz. Czemu na cmentarz akurat? Tutaj jest gdzieś Rasputin? Nie mówcie mi, że odwiedził kurka wodna ten... naszą... o właśnie, naszą... nasze mauzoleum. Rasputin, co ty tutaj robisz? Co ty tu robisz? Vanitas... Vanitatum et omnia vanitas. Twój ojciec był wielkim człowiekiem. A skąd taka myśl? Wyraźnie widać, jak wielki wpływ miał na twoje życie, Wiktorze. Obaj wiemy, jak bardzo chciałeś mu dorównać. Możliwe. Może nie chciałem tego przyznać nawet przed samym sobą. Może znasz mnie lepiej niż ja sam. Zupełnie jakbyś siedział w mojej głowie. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co ty tu robisz? Jesteśmy na granicy dwóch światów, wśród ludzkich prochów. To świetne miejsce, żeby kontemplować przyszłość. Twój ojciec czuł się Polakiem. Matka była Rosjanką. A ty dorastałeś we Francji. I? Kim jesteś, Wiktorze? A ty? Kim jesteś, Grigoriju Jefimowiczu Rasputinie? Ja? Przede wszystkim akolitą samego Chrystusa, którego drogę znam i chcę naśladować. Nie jestem tak zagubiony jak ty. A co zresztą stada? Ci ludzie wokół ciebie. Zgromadziłeś ich, nas, nieprzypadkowo.
Każdy ma jakiś cel. Jesteśmy tylko kolejną stacją na czyjejś drodze. A czasem nasze drogi podążają w tym samym kierunku. Moja wiedzie na dwór Mikołaja Romanowa. Muszę uratować carewicza, bo wierzę, że tylko wtedy będziemy mieć przyszłość. Mogę mu pomóc. Wierzysz mi? Chciałbym wierzyć. Wiem, że mi pomagasz i mam dług wobec ciebie, ale mam też swoje wątpliwości. Jak mogę je rozwiać? No bo ja wiem. Po co odwiedzasz cerkiew świętej Marii Magdaleny? Modlę się tam. Ale wskazał mi ją Lazarew. On wierzy w moją misję i zdradził mi, że caryca czasem tam bywa. Ma to może coś wspólnego z Kiryłem? Skąd go znasz? Ja też byłem w cerkwi się pomodlić. Nie, on jest tu akurat bez znaczenia. To cię niepokoiło? Są ludzie, którzy mają o tobie nie do końca pochlebną opinię. Mówią, że możesz być niebezpieczny. Jacy ludzie? Znasz ich osobiście? Wszyscy mają opinię o tobie albo o innych taumaturgach, Żydach, kobietach, rdzennych Amerykanach czy samym Chrystusie. Co takiego o mnie słyszałeś, że zaczynasz się mnie bać? Słyszałeś o mojej żonie? Może porzuciłem ją dla orgii i biesiad? A może zapytaj po prostu u źródła? Słyszałeś o moim rozpustnym życiu? Ja nie oceniam nikogo po tym, z kim spółkuję i jak często. Co jeszcze słyszałeś i od kogo? Od petersburskiej ochrany i jej konfidentów? Z gazet pisanych pod wytyczne carskiej cenzury? Co jeszcze? Mam wrażenie, że wiesz o rzeczach, o których ci nie wspominałem. Nie mogę mieć pewności, które rzeczy mówisz świadomie, a które wyłącznie podczas seansów. Ciężko zaufać komuś, kto wchodzi ci do głowy, a ty nie wiesz, co on tam wyprawia. Do tej pory ci to nie przeszkadzało. Sam mnie zaprosiłeś, pamiętasz? Sam otworzyłeś przede mną swój umysł. Mówiłem ci, że sam nie badałem swojej potęgi. To dar pomaga zwykle tym, którzy wierzą. Teraz wierzysz? To wszystko. Widzisz? Chyba rozwiałem wszystkie twoje wątpliwości. Pomyśl, co możemy osiągnąć, Wiktorze, jeśli tylko ze mną pójdziesz. Pomyśl, jak car spojrzy na wszystkich taumaturgów, jeśli jeden z nich ocali jego dziedzica. Widzisz już? Wszystko to brzmi pięknie, ale jak mielibyśmy osiągnąć tak ambitny cel? Wspólnie, Wiktorze. Wspólnie i w swoim czasie. Wystarczy, że uwierzysz, że możemy to zrobić. Wierzysz w to? Potrzebuję czasu. Ranisz mnie, Wiktorze. Po tym wszystkim, co do tej pory dla ciebie zrobiłem. Wróć do mnie, kiedy będziesz gotów. Z tej ścieżki nie będzie już odwrotu. Zobaczymy, czy mam jeszcze inne cele dla misji. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. Zaiste, bo ja jestem w sumie ciekawa, bo taka jest prawda, że ja Rasputinowi nie do końca ufam. W zasadzie to naprawdę brakiem... Nie ufam mu po prostu. Wróć do Rasputina, gdy będziesz gotów. Aha. Tyle, te? No dobra, to w takim razie nie mam wyboru większego. Dobra, wobec tego to wróć do Rasputina. Jej! Bo faktycznie, gdybym miała w tym momencie wybór, jaką drogą chcę podążyć, to może bym wybrała coś innego, ale że nie mamy wyboru, tylko faktycznie musimy do Rasputina dołączyć, to po prostu się przejdę do niego i tyle. Boże, myślałam, że to tutaj on stoi, bez kitu. Nie wiem, jest to, że co najmniej rzecz ujmując podejrzane, co się dzieje z Rasputinem, ale... Albo wokół Rasputina może bardziej co się dzieje. Jak mówię, jest to co najmniej rzecz ujmując podejrzane. No dobra, wobec tego możemy zaczynać. Ech. Proszę, proszę. Wrócił niewierny Tomasz. Pewnie czegoś chce.
Myślałem o tym, co mówiłeś. Przychodzisz tylko, jak masz w tym jakiś interes. A kiedy ja proszę o niewiele, to mi odmawiasz. Jak mam ci ufać? Czy ja wiem, czy to jest kurczę niewiele? Przyszedłem się dogadać. Zamieniam się w słuch. Popełniłem błąd. Nie powinienem był cię tak traktować. Słowa nic nie znaczą. Liczą się czyny, Wiktorze. Jeśli spowiedź nie jest szczera, odkupienie jest niemożliwe. Spłyń na niego, by ci wybaczył. O Jezus Maria, coś czuję, że to jest błąd i to poważne. Tak więc może nie będziemy wykorzystywać w tym momencie taumaturgii. Wybacz mi, proszę. Na kolana! Co? Wyznaj swoje grzechy. Pokuta wymaga pokory. Oż te w mordę. Ciekawe. Ale jak mówię, wydaje mi się, że wykorzystanie tutaj taumaturgii to jest naprawdę straszny błąd. Już lepiej moim zdaniem jest właśnie nagiąć swoją dumę i nawet właśnie nieszczerze odprawić taką szopkę, niż właśnie... No, wykorzystać w tym momencie taumaturgię, bo to może stworzyć dla nas poważne niebezpieczeństwo. Moja duma wzięła nade mną górę. Przebacz mi. Przebacz mi, Grigoriju. I co dalej? Nie powinienem był odmawiać, bo ty mi nigdy nie odmówiłeś. To prawda. Oraz... Jezus Maria. Ale mnie gość irytuje w tym momencie. Ci, bez zastrzeżeń. Dobrze, co jeszcze? Zbłądziłeś, Wiktorze. Nie wiesz, gdzie jest prawda. Ale ja jestem miłosierny. Tak mówią wszyscy tyrani. Nigdy więcej się ode mnie nie odwracaj. I nigdy się mnie nie wyrzekaj. A teraz żałuj za grzechy. Człowieku, ty wyglądasz jak chodząca skaza normalnie. Albo się zachowujesz jak chodząca skaza, przysięgam. Nawet nie salutor, skaza! Dlaczego tym razem straciłam przytomność, przepraszam bardzo? Coś ty mi zrobił, typie? Wróć do Rasputina, gdy będziesz gotów. Jezus Chrystus. Ale to ciary normalnie wywołuje, przysięgam. No dobra. Pogadajmy. Możemy wobec jechać? Tego. Cerkiew czeka. Droga bez powrotu. Stajesz w obliczu punktu zwrotnego w historii. Jeśli teraz zdecydujesz się udać razem z Rasputinem, stracisz możliwość ukończenia części zadań pobocznych. O ty, panie. Okej. Okay. Widzisz co, to zostawię ja póki cię. Co właśnie zostawię. Idź. Go. I zdrowy przyjacielu, bla bla bla. Słyszałam, w sensie słyszałam, boże, przeczytałam gdzieś, że niedaleko końca gry będzie pewne zadanie poboczne do wykonania. Więc chciałabym sobie tylko sprawdzić, czy jest dla nas dostępne to zadanie. Szczerze przyznam, tylko właśnie nie mam zielonego pojęcia, gdzie ono będzie dostępne, szczerze przyznam. Chociaż jednocześnie wątpię, żeby to było... A wiecie co, idziemy kurka wodna zacząć tą cerkiew, bo to nie jest końcówka gry, ja akurat sprawdzałam listę misji głównych i to nie jest końcówka gry jeszcze, a zresztą nawet jakieś jedno zadanie pominiemy, bo chyba jedno mi tylko zostało, to już trudno. Z tego co widziałam właśnie na rozpisce zadań, więc dobra, Wiktor, bla bla bla. Możemy... Dobra, tak, bez powrotu, bla bla bla. Jeszcze nie, przyszedłem w innej sprawie. Tak? Czego potrzebujesz? Jestem dociekliwym człowiekiem. A... To. To nie. Idź zdrowy przyjacielu. To nie. To w takim razie pojedziemy już do tej cerkwi. W tym odcinku, bo kurka wodna, czemu by nie? Jedźcie. Dobrze, jedźcie, jedźmy. Boże. Nareszcie. Jezus Maria, Rasputin, ty jesteś creepy człowiek. Ty weź się, kurka wodna, się ogarnij. Dokąd ja w ogóle jadę? W sensie do cerkwi, ale dokąd? Wiktorze, zaraz się zacznie. Dziwne. Zupełnie nie pamiętam drogi tutaj. Nic a nic. Czy mam się niepokoić, przyjacielu? Ja się niepokoję. Przeraża mnie to.
Ciszej tam, nie jesteście w oborze. Patriarcha Kirył rozpocznie wkrótce egzorcyzmy na pewnym chłopcu. Wiem, że macie z Kiryłem pewne zaszłości. Dlaczego przyszliśmy właśnie tu? Bynajmniej, pamiętaj, zemsta jest mi obca, Wiktorze. Nie chodzi o Kiryła, lecz jeśli przy okazji powinien mu siedzieć noga, to niezmiernie mnie to uraduje. W przeciwieństwie do Kiryła, ja naprawdę chcę ulżyć chłopcu w cierpieniu. Lud musi zrozumieć, że jestem prawdą. I co wtedy? Wtedy wystarczy, że to, co się tu wydarzy, dotrze do odpowiednich uszu. Won na bazar, a nie tu ludziom przeszkadzać. Chcę, abyś teraz się tu rozejrzał i ustalił, jak spreparować cud uzdrowienia. Idź już. Coś mi jeszcze umyka. Jaka w tym wszystkim moja rola? Cerkiew to boska scena. Na takiej muszę wystąpić, by wywrzeć odpowiednie wrażenie. Ludzie zobaczą dziś we mnie cudotwórcę. Jaka w tym twoja rola? Jesteś taumaturgiem. Pomóż mi w tym. Pójdę się rozejrzeć. Idź, ale nie trwoń czasu. Jezus Maria, człowieku, ja się serio ciebie normalnie boję. Egzorcyzmy Szymka. Religijna kobieta chciała poddać swojego syna egzorcyzmowi. Twierdzi, że dziecko kłamie, jest nieposłuszne i wciąż płacze. Wow, dziecko jest dzieckiem. Coś poczułem. Gdzie to jest? Magik w cerkwi. Aha, ikona. Szymek. Święta ikona, nieduża ikona nadpalona. Święty obrazek miał przywołać boską pomoc i otworzyć opieką. Zamiast tego sprowokował gniew i stał się kością niezgody, która definitywnie odgrodziła matkę od dziecka. W końcu puściły nerwy i Szymek zniszczył obrazek, upewniając tylko matkę w podejrzeniach o demoniczną ingerencję. Boże, słyszycie ten szlok w ogóle? Matko Boska, ja... No, wiecie, jestem człowiekiem, nie znoszę słyszeć, jak dzieci płaczą. Chyba, że niemowlęta, bo z reguły u niemowląt płacze oznacza, że wszystko jest okej. Okay. Jakby nie były kały, to by był zły znak. Miś bez jednej łapki, wysłużony towarzysz zabaw. Miś o wdzięcznym imieniu Kartofelek jest przez kogoś kochany, ale, jak to w miłości bywa, są i gorsze chwile. Chwile niezdefiniowanej złości, rozżalenia, niezrozumienia. Miś stracił łapkę w geście bezsilności. Ojejku. Krzesło. Książka, może być książka, ze zwichrowaną okładką. Kartki czytane raz po raz w nadziei na odnalezienie spokoju ducha. Niełatwo poskładać myśli, znaleźć czas dla siebie. Z Szymkiem jest tyle pracy, cały czas musi go mieć na oku, nie ma ani chwili na refleksję. Co to? Carica Katarzyna? Katarzyna? Tak? Katarzyna? Obojęcia nie mam, czy to jest Carica Katarzyna. Stwórz odpowiednie warunki pod cud Rasputina. Dobra, czas na szybki zapis. I Szymek! Biedactwo. Tatiuszka, zacznijmy. Proszę. Cierpliwości, córko, i pokory. Módl się dalej. Jednak wracasz. Ujrzysz wkrótce potęgę Bożą. Hej, ty. Coś mi jeszcze umyka. A dobra, w takim razie idę się rozejrzeć jeszcze wobec tego, skoro coś mi jeszcze tutaj umyka, a ja chcę to coś znaleźć, no ludzie, no. Diabelski gambit. Gdzie jest jeszcze jedna wskazówka? O, tutaj coś... A, tu jest Rasputin, dobra. A czekajcie, może Rasputin właśnie mi coś podpowie jeszcze. Czas ucieka, Wiktorze. Co dla mnie masz? Nie, coś mi jeszcze umyka. A, może od matki się czegoś dowiem. Ej, to też jest opcja w gruncie rzeczy. No. To jest opcja. Jeszcze. Nie ogarnęłam tego, przysięgam, bo momentami, no, nie myślę. Dobra, wobec Patiuszka, tego. Zacznij. Dobra, wezmę. Zwróć się to do matki. To twój syn? Po co go tu przyprowadziłaś? A tobie co do tego? Diabeł ma mi syna oddać. Pod własnym dachem się boję spać przez niego. Tak się żyć nie da. Dlaczego? No okrągło gada o zmorach. Kłamie, wymyśla ino. I ryczy, i ryczy, i ryczy. A co jeśli dziecko jest taumaturgiem? Batiuszka, szybciej, zlitujcie się. Ej, to by było ciekawe z kolei.
Hej. Dobra, pominiemy sobie. Wiem, że zniszczyłeś święty obrazek. Chcesz pójść do piekła? Nie, przestraszyłem się. Mama. Dlaczego skrzywdziłeś kartofelka? Powiedział, że bardzo go teraz boli. Nie chciałem. Nie chciałem, to ze złości. Tata z wojny nie wrócił. Ja nie chciałem. Słyszałem, żeś kłamczuszek. Nie, ja nie kłamię. Nieprawda. I że straszysz mamę. Wymyślasz sobie rzeczy. Nie, nieprawda. Skaza. Chcę do domu. Nie podchodź do niego. To diabeł przez niego przemawia. Powie ci wszystko, żeby się tylko uratować. Oczywiście. Prawada. Prawda o Szymku. A więc chłopiec ma skazę. To wiele tłumaczy, ale nie daje odpowiedzi na pytanie, co dalej. Diabelskie zakusy. W Szymku nie siedzi żaden zły diabeł, a zwykła skaza, która wpływa na jego stan, pogłębia uczucie niezrozumienia i samotności. Egzorcyzmy mogą wyrządzić mu tylko większą krzywdę. Gdybym zabrał skazę, chłopiec z pewnością by się uspokoił, a Rasputin mógłby to wykorzystać. Powinien z nim pomówić. Okej. Okay. Rasputin. Ucieszysz się z tych wieści chyba. Dobra, tam. Dowiedziałem się, że chłopiec nosi skazę. Doskonale. I co dalej? Być może to ona powoduje jego niepokój. Gdybym ją zabrał. Ale Kiryl kazał mi się odsunąć, zanim się całkowicie otworzyła. Nie głów się nad tym. To dobra nowina. Podejdźmy bliżej Boga. Zwłaszcza, że tu jest nieco za głośno. Bogu niech będą dzięki. Pójdą gadać gdzie indziej. Jaki przytyk. Princeps militia celestis. Defende nos in proelio. Precz, zły duchu, precz! Wypędzam cię w imię Chrystusa! Klecho, zostaw to dziecko! Stajesz w obronie szatana! To nie dziecko, to diabeł! Urocze. Mama! Zadajesz dziecku zbędne cierpienie! On potrzebuje innej pomocy, prawdziwej! Mojej! W zasadzie to mojej, ale dobra. Szczegóły. No właśnie, cicho, widzi upyra. Nie krzycz, jesteś bezpieczny, nic ci nie zrobi. Mama! Mama! Pomocy! Mam na imię Wiktor, a to jest upyr, nic ci nie zrobi. Szymek. Wiesz, jestem taumaturgiem i ty, zdaje się, także. Wiedziałam. Nie chcę być taumaturg, nie chcę! Mama! Ej, nie płacz, dobrze? Może porozmawiamy? Widziałeś kiedyś ducha albo potwora? Takiego jak on? Tak. Raz jeden był na szafie, a raz w ogrodzie. Bardzo się ich boję. Mówiłeś o tym komuś? Mami i ojczulkowi. Czy ja pójdę do piekła? Uspokój się, wszystko jest w porządku. Nikt cię nie weźmie do piekła. Też widzę duchy. Czasem mi nawet pomagają. Dlaczego Pan Bóg nam to zrobił? Nie lubi nas? Biedne dziecko. To nie Bóg ma nam coś za złe. Tylko ludzie, którzy nie posiadają naszych mocy. Nie rozumieją nas, więc się nas boją, a to ich złości. Długo jeszcze? Kiryl zaraz obłoży mnie anatemą. Jakim cudem on tu płacze? Jest taumaturgiem. Nie wiedziałem tego wcześniej. Widzisz w nim siebie? Chcesz mu pomóc, bo tobie nikt nie pomagał? Zamknij się. No, Wiktorze. Czas ucieka. Co teraz z nim będzie? Chryste, panie, ale mnie Rasputin irytuje, przysięgam.
Nie jestem pewien. Pozwól, że ci to ułatwię. Czym dla ciebie jest bycie taumaturgiem? Moja moc to mój największy dar. Nie wyobrażam sobie życia jako ktoś inny, ktoś jej pozbawiony. Dlaczego tak uważasz? Widzę więcej niż inni. Dzięki temu wiem więcej niż inni. Potem mogę tego używać w dowolny sposób. Dla ciebie to kąsek, dla innych to szkoda. Mam nadzieję, że pomogłem. Jego płacz mnie drażni. Co za gnój. Szczerze przy tym chciałabym zapytać samego zainteresowanego zdania, ale na podstawie tego, co on mówił, dla niego jest to coś, co wywołuje cierpienie, więc zabierzemy mu skazę. Zdecydowałem, że przejmę jego skazę. Miłosiernie pozbawiasz go tego, z czego sam korzystasz. Moja moc bywa przekleństwem. Tym sposobem oszczędzam mu cierpienia. Skoro tak mówisz... On nie ma nikogo, kto by mu to wytłumaczył. Wszyscy dookoła się go boją, a to go rani. Posłuchaj. Zabierzesz mnie do mamy? Przepraszam. Tak będzie ci lepiej. Trwoga. Już dobrze. Wszystko będzie dobrze. Odnajdź w sobie spokój. Spokój. Tak. Już dobrze. Bądź błogosławiony, Szymonie. Bądź zdrów. Już ci lepiej, prawda? To cud. Dziękuję. Z całego serca. Szymon nosi imię największego z apostołów Chrystusa. A wy chcieliście wypędzać z niego szatana? To bluźnierstwo. Mówię to ja, Grigorij Jefimowicz Rasputin. Ten, któregoście wydali, Judasze. Ze Słowa Bożego uczyniliśmy narzędzie własnych interesów. Z przybytków sakralnych targowiska próżności. Szatan przyganiał kocioł Gankowi. I jest tu dziś wśród nas. Ale nie w tym małym, bezbronnym chłopcu, którego właśnie uleczyłem. Działa poprzez swoich ziemskich akolitów. Wchodzi do głów nieskalanych grzechem i sieje w nich chaos. Pora się temu przeciwstawić! Skrajnie mi się to nie podoba. To on, czarownik, mojemu synkowi chciał zaszkodzić. Przepraszam? Gdzie idziesz? Zatrzymać go! Zło korzeni się w każdym z nas. Musimy być silni, bo potrzeba teraz rządu dusz wolnych od zła. W tych mrocznych czasach potrzeba nam cudu zjednoczenia. Slava Rosji! Oczywiście. I co? Zdrada? Jebał cię pies! On z tym czarownikiem przylazł! Chyba, może, nie wiem. A cholera wie, nie rozumiem tego do końca. Sława Rosji. Oho, i jest oto siarno niezgody. Bądźmy silni duchem! Tylko tak wygramy z szatanem. Wrew ze zdrajcami! Jezus Maria! Jezus. Ej, ty, diabil z książką. Magiku zasrany, do ciebie mówię. Czekaj no. Kuzyn mi ostatnio mówił o takim, co siedział na dołku u nich na Śródmieściu. Wiktor, potrzebujesz pomocy? Nie pogardzę. Wygląda na to, że się przyda. No to co tam mówiłeś, panie władzo? O Jezu,
No dobra, wobec tego, skoro czeka nas teraz walka, to lecimy. Skoro tak, wrogie posiłki są w drodze, oczywiście, że tak. Dobra, wobec tego, to ja w takim razie bym zasadziła szybkimi atakami i bym za pomocą Morany... Czekaj, to ma regenerację, tak? Bym za pomocą Morany mu przerwała działanie. Jednemu z nich chociaż. Aha, bo to mu się odnawia cały czas, a to chroni przez nowych, statusów. Dobra, to go zaatakuje zazwyczajnie, wobec tego, skoro przed otrzymaniem statusów go chroni. To lać już, jak tylko statusy go chronią. Błyskawiczna kombinacja zadaje obrażenia. Chyba nie mam na to żadnych ulepszeń, wydaje mi się. Krampus, ty mi się przydasz. A może w sumie go walnąć diabelską karą, to go załatwimy potem. Tak na przykład. Cecha uśpiona, no i fajnie. Okej. I ostatni szybki atak, a jeśli o tego typa chodzi, to go uśpimy za pomocą Liberum Veto. W sensie cechę, żeby nie było. Dobra, na szczęście nie mnie, więc to też jest plus zawsze. I Morana? A w sumie masz cenę spokoju. Też opcja, faktycznie. No i fajnie. A, jeszcze żyjesz. No dobra. Już to zmieniamy. Dobra, i są następni, którzy się oczywiście pchają, bo czemu by nie? Dobra, wobec tego, może wpierw Moraną go właśnie zaatakujemy. Damy mu morowe tchnienie tak na przykład i może byśmy... Rozproszenie? Też opcja w gruncie rzeczy. A dawaj, rozproszenie. Też opcja. Też jest to opcja. Drugi raz w sumie mu damy tą dekoncentrację. Może być i dekoncentracja. Dobra. I tak, jeśli chodzi o drugiego pana. Okej, więc tak. Bym chciała za pomocą... A może być w sumie golem. Tylko zadaję obrażenia. A far. Jeśli skupienie wroga jest niepełna umiejętność, zada podwójne obrażenia, to na tego by się przydało. Dam. A w sumie, bo bym chciała też zobaczyć jego umiejętności faktycznie, to może ja faktycznie wezmę się za pomocą Wiktora i bym wykorzystała Moranę na przykład, żeby zaatakować tego typa. Tak na przykład. No i fajnie. Tak, ten przy okazji właśnie zejdzie temu atak. I w takim razie w sumie ja mogę dekoncentracją go maznąć, a temu bym zrobiła afar. I zobaczmy, jak to wygląda właśnie. A, zbierzmy mu skupienie cały czas, bo ja chcę zobaczyć atak golema do jasnej ciasnej. Mnie to właśnie ciekawi i to chcę zobaczyć, więc o. Ała. Czyste, panie. Golem. A to jest brutalny? I widzę, że sobie tu nie radzicie, posterunkowy. Bo to czarodziejskie ścierwo. Z takimi nierówna walka. Dość. Ty i ty. Zabrać ich. Ale... Zachowaj siły na później. Przydadzą ci się. Idziemy. Michał, zostawcie go, sukinsyny. Gielo. Janek niejaki. Ty też z nami pójdziesz. Cytadela? Chociaż płaszcz mogli mi zostawić. Chłodnotą. Zginiemy. Na śmierć, zginiemy na śmierć. Ciekaw jestem jak. Jakoś bo jakoś, ale jakoś. Chryste, panie. Znasz kogoś, kto wyszedł z cytadeli? Będziemy najpierw pierwsi. Najpierw cię ochrana bierze na krwawe spytki, a potem na dziedziniec i... Ej! Młody, popatrz na mnie. Wanda nas stąd wyciągnie. Musimy tylko dać jej czas. Nauczyłeś się już gwizdać? I pamiętaj, byliśmy na mszy. Nic nie wiemy, jasne? W przeciwieństwie do niego. A teraz powiesz mi, co dokładnie wydarzyło się w cerkwi.
Nie chciałem, żeby do tego doszło. To wina Rasputina. Kogo? Tego brodatego mnicha? Niestety tak. Wykorzystał mnie. Ciebie? Ja no, miałem! Tak się wydarzyło. Nie. Proszę. Nie. Tutaj! To ja! Masz go stąd wyciągnąć, rozumiesz? Nie ma nawet 16 lat. Masz moje słowo. Białek, idziesz ze mną. Powiedz, żeby nie tęskniła. A ty, ćwicz to gwizdanie. Wanda? O mój Boże. O Jezus Maria, znaleźliśmy podpowiedź odnośnie pewnego romansu właśnie Wandy kogoś innego. To on najwyraźniej. Cytadela w otchłani. Być może nie doceniłem sytuacji. Wygląda na to, że to miejsce nie jest zwykłym więzieniem i ma bardzo złą sławę wśród członków PPS. O mój Boże, wesoło. Dobra, natomiast mogę, widzę, że coś odkryć ciekawego. To sobie odkryjmy jakieś rzeczy. Wydrapana ściana. Napisy wyglądają na wydrapane paznokciem. Jeden z nich głosi, widaj w piekiełku, módl się o śmierć. O, to miłe. Swoją drogą chciałabym zobaczyć właśnie. Widzę, że mogę normalnie rozwijać moją taumaturgię, co jest zawsze plusem. Co to kurka wodna jest? Udręczenie. Aha, no dobra. I to mi golem daje, tak? Tak. Chciałabym zobaczyć skazę, którą przejęłam. Trwoga. Należała do Szymona, młodziutkiego taumaturga, nieświadomego swoich mocy. Pozbawiając go skazy, dałem mu szansę na życie bez stygmy. Serce. No dobra, wobec tego jeszcze bym chciała przeczytać sobie, co dają mi... Prycza. Materac pokrywają ciemne plamy. Krew? Rezygnacja sączyła się z rany razem z krwią. Barwiła materiał, wyświetlała życie przed szkistymi oczami i napełniała umysł pewnością. Pewnością, że śmierć jest blisko. Piekiełko. Więźniowie nazywają to miejsce piekiełkiem. Piekiełkiem. Kurde, bela, nie umiem czytać. Mają dobry powód. Nie trzeba być taumaturgiem, żeby zobaczyć, że to miejsce przepełnione jest cierpieniem i strachem. Musimy się stąd wydostać. Tylko jak? To jest dobre pytanie. Jak? Ale cóż, będziemy się tym zajmować na następnych odcinkach, moi mili. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Długi, że hej, ale naprawdę taumaturcz mi się bardzo podoba i chcę to przechodzić. Chcę przejść w sumie jak najszybciej, bym nadal grała, ale bez przesady akurat z długością odcinków. Tak więc no. Koniecznie dajcie znać, co myślicie w komentarzu. Zostawcie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, to linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. A jeśli chcecie pomóc mi pomknąć trochę algorytm YouTube'a, to zostawcie komentarz o treści. O Jezu, dziwne wydarzenia. Naprawdę dziwne wydarzenia. No, o treści dziwne wydarzenia. Dzięki wielkie, do usłyszenia, mam nadzieję, że następnym razem. Cześć!